Ponownie jest głośno o programie Laptop dla ucznia, jak informuje portal TVN24.pl. Poprzednia ekipa rządząca, a dokładniej Ministerstwo Cyfryzacji, kupiło za dużo komputerów i to sporo za dużo. Niestety poprzednie kierownictwo resortu nie umiało policzyć ilości uczniów. Jest to ponad 10 tysięcy laptopów, które leżą, kurzą się i niestety marnują. Między innymi leżą tu w magazynie w NASK-u, czyli instytucie zajmującym się bezpieczeństwem w internecie. Leżą i czekają, bo na razie nie ma co z nimi zrobić. Każdego dnia do Warszawy z całej Polski wracają kolejne nierozpakowane laptopy, tak jak te 150 sztuk z Wrocławia. Przyjeżdża codziennie kilka dostaw, tak. A w takich dostawach ile mniej więcej jest laptopów? To bardzo różnie. Mamy od pojedynczych sztuk do kilkudziesięciu, kilkuset sztuk. W zależności od konkretnego przypadku, od podregionu, z którego są wysyłane. Ustawa o laptopach dla uczniów okazała się jakimś jednym wielkim blamażem. Najpierw okazuje się, że nie zostały tak naprawdę zabezpieczone środki na te laptopy i jest dziura w budżecie. Teraz okazuje się, że laptopy wracają i nie można nic z nimi zrobić, bo ustawa nie przewiduje tego, żeby przekazać tam, gdzie może byłyby potrzebne. W całym programie kupiono prawie 400 tysięcy komputerów dla czwartoklasistów. Nie zawsze szkoły potrzebowały tyle laptopów, ile zamówiły, bo na przykład ktoś przeprowadził się do innego miasta lub wyjechał za granicę. Niektórzy rodzice odmawiali przyjęcia sprzętu od państwa. Trochę to przypomina historię o jeźdźcu bez głowy, który pędzi, kupuje te laptopy, zbiera z rynku i nagle okazuje się, że w zasadzie nie wiadomo po co. 10 tysięcy laptopów to poważna liczba, która wskazuje na to, że to w ogóle nie zostało przemyślane. Magazynowanie to zawsze jest dodatkowy koszt. Ustawa zdaniem nowego Ministerstwa Cyfryzacji była pisana w pośpiechu i na kolanie, dlatego nie przewidziano tego, że jeśli sprzęt zostanie, to będzie mógł trafić do pracowni informatycznej lub wykluczonej cyfrowo dzieci z innych klas. Wiceminister mówił mi o tym, że wiele dyrektorów i dyrektorek szkół dzwonią do niego i piszą i mówią o tym, że potrzebują tych laptopów ze względu na to, że w salach informatycznych sprzęt jest czasami 15-letni. Jednak przepisy w obecnym kształcie wiążą ręce nowej władzy, bo sprzęt może trafić tylko do czwartoklasistów. Ale tu pojawia się pytanie, kto i jak tych czwartoklasistów w ogóle liczył. Resort cyfryzacji wskazuje, skąd się wzięły zawyżone dane. No, jak się okazuje, minister Czarnek, pomimo tego, że był ministrem edukacji, jest profesorem, nie potrafi do końca liczyć. Czyli to z Ministerstwa Edukacji przyszła lista zbyt duża uczniów? Tak, zdecydowanie tak. Co innego twierdzi Janusz Cieszyński, były minister cyfryzacji z Prawa i Sprawiedliwości. Mówi, że to dyrektorzy szkół zgłaszali uczniów w systemie informacji oświatowej. Za prowadzenie szkół odpowiadają samorządy i to od samorządów otrzymaliśmy informacje o tym, ilu komputerów potrzebują. No, trudno sobie wyobrazić, żeby ministerstwo samo próbowało podejmować takie szacunki albo w jakiś sposób zgadywało, ile jest tych uczniów. Otrzymaliśmy informacje od dyrektorów i dla każdego ucznia, którego dyrektorzy zgłosili, zakupiliśmy komputer. Były minister cyfryzacji dodaje, że nowy rząd dyskredytuje program tylko dlatego, że jest autorstwa PiSu. Nasi następcy wprowadzili swój własny program. On się nazywa Nie ma laptopa dla ucznia i na tym polega większość działań koalicji 13 grudnia, czyli likwidowanie wszystkiego, co zostało zbudowane z jednego wyłącznie powodu. Politycznej nienawiści do wszystkiego, co zrobił rząd Prawa i Sprawiedliwości. Lepiej mieć niż nie mieć. Programu bronią też koledzy byłego ministra ze Zjednoczonej Prawicy. Jednak ten program nie był zły, to był dobry program i wie pan, to takie likwidowanie to jest słabe. Nie likwidowanie, ale zawieszenie. Ministerstwa Edukacji i Cyfryzacji wspólnie pracują nad nowymi rozwiązaniami. Już 2 tygodnie temu podjęliśmy pierwsze działania, które mają zaprowadzić nas do rozwiązania tego tematu. Im szybciej to zrobimy, tym lepiej. Jest zmiana ustawowa przygotowana. Wierzę, że najbliższe tygodnie i laptopy będą w rękach ludzi, którzy będą korzystali, a nie w magazynach. Sprawa przetargu na zakup komputerów została zgłoszona do prokuratury przez nowe Ministerstwo Cyfryzacji. Posłowie z Koalicji Obywatelskiej przypominają, że jeden komputer kosztował podatników niemal 3000 zł. Gdy pomnożymy to przez 10 tysięcy tych, które zostały, to daje 30 milionów złotych. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. W moim przekonaniu trzeba dokładnie przejrzeć cały ten przetarg, bo uważam, że zyskał tylko ten, który sprzedawał, a nie dzieci. Łukasz Łubian, TVN24.